Trafiłem? Nie. Rączka, druga rączka. Trafiłem w bramie, pokazało się, że trafiłem w głowę. No pokaż, no. Jakim cudem on mnie trafił z takiej dalekiej odległości? To nierealistyczne. Ktoś tu jeszcze był, ja to czuję. Łaj! Kurka, bo... No z takiej odległości... Bez jaj. Ktoś jeszcze żyje? Da się tędy przejść? Czy da się tędy... przejść? Chyba tak. Tam coś się fajczy. Ej, obiad się przypala. Lub cokolwiek to jest. Tutaj może pójdziemy sobie ze strzelbą. A teraz, czy jest tu w ogóle możliwość... sterowanie... klawisze... koncentracja... celowanie... takim, bo mnie nie interesuje... bieżący cel, umiejętność, następna, wybór broni, bla bla bla... nic tu nie ma, dobra, to idziemy dalej w takim razie. Tak, łódzka najlepiej. Ktoś tu biegnie, ktoś tu biegnie. Chyba. Nie, pusto chyba. Tylko chyba. Dobra. Co my tu mamy? Nie da się otworzyć. Nie da się nic zrobić. O! O! No proszę, tu jestem mile zaskoczony. Fizyka nawet w łańcuchu. Świetnie, naprawdę świetnie. No tak, najwyraźniej nie każdy łańcuch żyje. Chociaż jeden żyje. Patrzę tak sobie po bokach, czy czasem ktoś mnie zaskoczy. Ale chyba... nie, niedługo pewnie będzie pojedynek. Jakiś. Dobra, pistoletu tutaj nie biorę, a więc najwyraźniej mam maksa. Tu chyba są bracia. Jak zresztą widać. Ja mam iść w ogóle. Tutaj, dobra. To ja se pójdę jeszcze tutaj i sprawdzę... czy ktoś jeszcze nie ostał się z życiem? Nie! Jednak jest kasenka. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. Again, he intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Zmieniłem pozycję dłoni, używając AD w celu szybkiego wyciągnięcia broni. Nie mam pojęcia, co chodzi. Oj, 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 nie tak szybko. Oj, 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 spokojnie. No. Yeah! I killed him in a fair fight. Pięknie. Ale gorsze skupienie. Muszę jeszcze popracować nad skupieniem. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later. So his escape was all for naught anyway. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą lokację. Wchodzimy w następną. Jak widać, każda lokacja zajmuje około 40 minut. Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys.
the most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious, Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. I kolejna historia westernowa się szykuje. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. No i zaczynamy nową misję, tym razem troszkę inna scenaria, jak widać. Wśród skał i drzewek. Słodko. Oj, małe ścięcie. To nie było miłe. Kaktusy. Mogę przez nie przejść. O Boże. No dobra. Idźmy dalej zatem. Ale ładna ta poświata, tak niby paruje powietrze. Realistyczne. Przepraszam. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Znam tą historię, znam. Oj, ale goś urwał. Pięknie. Jeszcze jeden. Kolejny. Who's next? Kto jeszcze by taki genialny mnie zaatakuje, co? Aj, kto jednak ktoś się odważył. Sukin kot. Czy ktoś próbuje mnie zajść, czy mi się... O, właśnie, cześć. Ho, między oczy. Tylko dlaczego... Tylko dlaczego, kurde, nie ma żadnych kul po dziurach? Na czole, na częściach twarzy. To trochę bolesne. Wyglądałoby to trochę ładniej. No ale dobra, nie czepiajmy się szczegółów. It was then I wondered if the rocks were in hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attack from on high like Apaches often do. Aha, czyli ogólnie. They would appear in great quick time event. No ma nie szaleje. Wow. Właśnie. Niedobrze. Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Kurka wodna. Każdy strzał powodował śmierć. No może prawie każdy. Przeładuj. Eju. Ma na rewolwer? Jezus, z tyłu też? Ja myślałem, bałem się, że z tyłu też... Gin śmierdzielu. Dobra, czas na quick time event. I wszyscy padli. Tylko ja też trochę oberwałem. Ktoś tu chyba jeszcze... Jezu, ja muszę poszukać sobie naciśnij, aby zmienić. Nie, dzięki. Jezu, skąd? Kurde, ludzie, dajcie mi trochę wytchnienia. Boże święty. Czy oni się będą respić przez cały czas? Tak, kończyła mi się amunicja. Aha, rozumiem. Nagle mi spadło do 8 naboi, zajebiście. Ajajaj, dobra. Co teraz? Finally, they managed to corner me.
No niestety. Chyba zaraz. Oj, oj, oj. Ej, no. Dobra, spoko. Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Udało się uciec. Yeah. Co to była za masakra? 6 naboi. O Boże święty. Oj, dobra, trzeba spadać. Niepotrzebnie tak stałem w miejscu. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be. Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, tutaj? What was I thinking? Going up against a gang like this. Aha, dysponuję sobie przy okazji umiejętności. Bo mam ich trochę. Jeden punkt. Tutaj nie mogę nic zrobić. Płonące lufy, trapper. Przygotowanie. No dobra, nie będzie to. Potem najwyżej sobie to doładuję. W razie w... To teraz? Gdzie teraz? Tutaj. Oj. Gonią mnie jeszcze? A w sumie kij z nimi. I chlup w ten głupi dziób. Ale to nie było chyba mądre. Okej. Uj, chyba zdechłem. A to pech. No cóż, bywa. A zatem... Tymczasem... Jezu, gdzie? Ja pierniczę, co tu się dzieje? Trochę się pogubiłem. Pamiętać, omijać wodę szerokim łukiem. What the fuck? Mana from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed ammunition. Matt Masterson once told me it was more important to be lucky than good. And he would know. Pozbądź się kowbojów. No dobra. Cokolwiek, whatever that means. O tak. Amunicja. Kowboje są tutaj. O! And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with dynamit. No dobrze. Wysadzić się, rozumiem, kogoś? Aha, w ten sposób. Tuho, ładny dym się zrobił. Trzeba przyznać. Pięknie. Next. No, sir. No, dlaczego ja w niego nie mogę trafić? Hej, no, halo! Dobra, spadać. Spadać mi. Boom! Pięknie! Przeładuj. Kurka wodna. Jeszcze coś? Pięknie w łeb? Nie, w łeb, ale też zabiłem. Wejść w tryb koncentracji. To może tym będę w tryb koncentracji z rewolwerem w takim razie. Pięknie! Kolejny strzał. I kolejny dead. Kolejny kill! It was finally time for that old man to pay for his sins. Ciekawie rozwiązana historia jak na razie. Całkiem. Nie ma tu jak napierdzielanka w jaskini. Korbacz.
Najpierw jednak gałąź umiejętności. Co by tutaj dać? Już ja to kupowałem. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Idziemy dalej. Upsi. A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Czy teraz będzie z charakteru ukrywania się? I needed to get that old man off that gun. A gdyby nie te skały? Coś to jeszcze będzie? Czy tylko Gatling? Oj, oj, oj. Uciekniemy tędy. O, właśnie, ładnie. Kamyki łonie sobie demolodniczo spadają z góry. Boże święty, to jest tesolacja? W którym miejscu? O, dobra. A tymczasem. Coś tam jest, czy mi się wydawało? Yee-ha! Dobra, biegniemy. Spokój, spokój, spokój. Ajajajajajaj. Kurczę. Nie, jeszcze nie. Niech postrzela, niech postrzela. Teraz. No to teraz będziemy chyba walić w gościa, który będzie teraz bossem. O, kurka wodna. Dynamit? No bez takich. Oj, ale fail. Nie miałem za bardzo szans w sumie. No ale pomijając to. Jeszcze raz, od początku, kurka wodna. Oj, oj, oj. No i dupa, nic się nie dzieje. Nie wiem za bardzo, jak to gówno przejść. No przecież w niego napierdziela mi nic. Kurna. Chyba, że bliżej podejść. Aj, to był fail, no. No trudno. Jeszcze raz. Aż mi się w końcu kiedyś uda. Dobra, dwóch cwaniaczków rozwaliłem. O, dostał. A jednak nie jest nieśmiertelny, jak się wydawało. Yeah! Dwa strzały wystarczały. And told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Tak, i to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejną przygodę z Gunslingerem. Ja wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka!